Szanowni Państwo, nadeszła wiekopomna chwila. Zebraliśmy się tutaj przy pomniku Dmowskiego, żeby Wam objawić to, co postanowiliśmy w podziemiach, w kazamatach. Przedstawiam Wam po kolei pan mecenas Barański, pan Gut, Wojciech Olszański-Jabłonowski, pan Bardoński, pan Dybowski. Każdy co chwilę coś powie. Uważajcie pilnie, bo po długich dyskusjach postanowiliśmy podjąć to ryzyko. A co? Szanowni Państwo, zebraliśmy się tutaj grupą inicjatywną przed pomnikiem Romana Dmowskiego. Człowieka, który stworzył hasło przewodnie. Przypomnę, jestem Polakiem, mam polskie obowiązki. Idąc za tym hasłem, stoimy tutaj, pozwólcie, żeby Wam objawić to, co przez kilka miesięcy nie spędzało nam snu, spędzało nam sen z powiek. Mianowicie powołujemy dnia 23 kwietnia 2017 roku, w dniu świętego Wojciecha i świętego Jerzego, dobrzy patroni, powołujemy Narodowy Front Polski. Dzisiaj 23. 23 kwietnia, tak? Narodowy Front Polski. Oddaję głos panu Bardońskiemu. Bardzo proszę. Powiem, że Narodowy Front Polski to jest od 1926 roku pierwsza narodowo-demokratyczna organizacja w Polsce. Nie tylko z nazwy, ale po prostu taki jest fakt. Jest to organizacja, jakiej jeszcze nie było do tej pory, bo takich różnych stowarzyszeń narodowych, ugrupowań są tysiące, ale wszystkie są oparte o wodza, mają taką strukturę, można powiedzieć, azjatycko. Każdy się chwali, że my tu przywracamy podmiotowość narodowi, a to jest nic, nie ma to nic z tym wspólnego. Naprawdę nasza organizacja dopiero przywraca podmiotowość w szeregach organizacji, a w przyszłości mamy nadzieję w państwie polskim. Przywrócimy suwerenne narodowe państwo polskie, gdzie podmiotem będzie Polak. Jest to organizacja, w której nie ma wodza, nie ma kogoś, kto będzie decydował jednoosobowo, kto będzie rządził, że szeregowcy nie będą służyć wodzowi, wręcz przeciwnie. Tu my Polacy, jak równi z równymi, jednoczymy się, wybieramy spośród siebie radę, która będzie służyć organizacji w tym celu, żeby przekształcić państwo polskie w narodowe, suwerenne państwo polskie, gdzie podmiotem będzie naród. Nie żaden wódz, nie żadna władza, nie żadna klika, tylko po prostu naród. 10 czerwca odbędzie się właśnie pierwszy kongres założycielski i na ten kongres serdecznie zapraszamy wszystkich, którym na sercu leży suwerenne, narodowe państwo polskie. Oddaję. Może panu mecenasowi. Tak, panie mecenasie, bardzo proszę. Proszę Państwa, przystępujemy do Narodowego Frontu Polskiego jako Stowarzyszenie Narodowe imienia Romana Dmowskiego razem z aktywem stowarzyszenia, zachęceni hasłami tegoż frontu, to znaczy się, że ma być to organizacja złożona wyłącznie z Polaków, że ma się opierać na tradycji chrześcijańskiej i ma walczyć z Unią Europejską. Wysuwa hasło wystąpienia z Unii Europejskiej, co mnie najbardziej pociąga. I mam nadzieję, że będzie to autentyczna organizacja polska. Czołem Wielkiej Polsce! Czołem, czołem. Panie Antoni? Antoni Gut. Jestem zwolennikiem budowy silnego ugrupowania polskiego, patriotycznego, ugrupowania, które będzie zajmowało się sprawami ludzi, będzie dbało o praworządność w Polsce, żeby żaden Polak, żaden obywatel Polski nie był prześladowany, nie był terroryzowany bezprawiem ludzi władzy, którzy najczęściej wykorzystują swoje możliwości do tego, aby niszczyć polską przedsiębiorczość, polskich przedsiębiorców, w ogóle Polaków. Także to jest bardzo dobry krok w dobrym kierunku i mam nadzieję, że to się uda zrealizować i będziemy w wolnej, niepodległej Polsce, w państwie polskim. Dziękuję. Ronald.
Dziękuję. Szanowni Państwo, reprezentuję Obóz Wielkiej Polski 1926. Nie możemy być obojętni wobec tego, co się dzieje dzisiaj z naszą ojczyzną, gdy nie ma polityki zagranicznej polskiej, gdy nie ma polityki wewnętrznej, gdy Polacy nie mogą żyć spokojnie, pracować we własnym kraju. W związku z tym organizujemy się w postaci Narodowego Frontu Polskiego w celu uleczenia tej sytuacji, w celu zorganizowania władzy w samorządach, władzy w parlamencie. Niech spuścizna Romana Dmowskiego, jego dzieła, jego droga do odzyskania niepodległości będzie nam pomocą. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, 10 czerwca Kongres Założycielski w Warszawie Narodowego Frontu Polskiego. Tworzymy ruch, organizację, która działa na zasadzie konfederacji. Nie będziemy nikomu zabierali jego podmiotowości, jego dorobku, jego charakteru. Natomiast pora się związać w wiązkę, szanowni państwo. W wiązkę, jak taki był bohater narodowy Indian amerykańskich Cochis. Zaczynał od złamania jednej strzały. Dołożył drugą, złamał, trzecią złamał, czwartą złamał, piątą złamał, dziesiątą nie złamał. Wiązka jest nie do zniszczenia. Nie zatracimy swoich dorobków, osobowości, tradycji. Każdy jest na swoim terenie kimś i tak ma zostać, ale trzeba się połączyć, żeby przejąć władzę w Polsce. Przejąć władzę i to my mamy dyktować różnym mniejszościom narodowym, jak się mają zachowywać i co im wolno, a nie, że my, Polacy, we własnym kraju musimy ciągle ustępować miejsca i ciągle przepraszać i ciągle płacić nie swoje rachunki. Wszystkie szczegóły dotyczące Kongresu Założycielskiego znajdziecie Państwo na stronie. Będą odnośniki, będą linki. Koledzy, najdłuższa droga zaczyna się od pierwszego kroku. Na pewno czeka nas dużo przykrych sytuacji, bo naprzód będą nas przemilczać, potem będą nas ośmieszać, potem będą na nas pluć, potem będą nami prowokować, ale Pan Bóg jest po naszej stronie. Nie ma żadnej wątpliwości. Nie ma żadnej wątpliwości. Nie bójcie się, koledzy. Nie bójcie się. Nie bójcie się. W rozproszeniu wyłapią nas jak wszy i wygniotą. Jak będziemy frontem, to będą grzeczni, mili i spokojni. Tu stanowimy coś w rodzaju komitetu założycielskiego. Nie uzurpujemy sobie żadnych dyktatorskich praw, ani nie uzurpujemy sobie, że jesteśmy tymi najmądrzejszymi. Natomiast ktoś musi zapalić to światło. Więc my to robimy. Czekamy na Was 10 czerwca w Warszawie. Czekamy na Wasze zgłoszenia. Każdy ruch z Waszej strony będzie dla nas dobry. Nawet jak będzie najmniejszy. Nie zrażamy się tym, że będzie nas na przykład garstka. Trudno, trudno. Elita tak ma. Na szczycie piramidy nie ma dużo miejsca, więc garstka. Ale wierzę, że się rozlejemy w potężną rzekę. Bo to już taki czas. Bo to już taki czas. Wszyscy czują, że jesteśmy w zagrożeniu. Wszyscy czują, że niedobrze się dzieje. Wszyscy czują, że coś wisi w powietrzu. Ludzie się organizują spontanicznie od dołu. I to jest najpiękniejsze. To jest najpiękniejsze. 10 czerwca, tak, panie Wojtku? Koledzy, z Panem Bogiem, czołem Wielkiej Polsce. Czołem. 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 Dobra. Pan Wojtek powiedział to jak trzeba. Dobrze.